studium czy plan mówi, że nie mogą być bliżej domostw niż tam tyle i tyle kilometrów. Pan Pszczęczyk proponuje tutaj dwie normy. Jedna norma to jest 1000 metrów i to jest norma zgodna z opracowaniami, które są w planach wojewódzkich, które mówią też o takiej normie, że jest wiatrak powinien być oddalony od budynków mieszkalnych o 1000 metrów. Ja naprawdę wcześniej się tym nie interesowałem, ale tutaj troszkę Państwo z tej nowej stepnicy, że tak powiem, weszli mi na ambicje, zaczęli to studiować i czytać. Oczywiście nie to, co oni tam piszą, bo jakby nie do końca mam zaufanie, że to takie są, szukałem swoich jakby źródeł, linków, gdzie się to opracowania na ten temat znajdują. No i wydaje mi się, że potrzebna jest rozmowa i nie na spotkaniu tam inwestora, który będzie mówił, że wszystko jest cacy i w zasadzie nic nie szkodzi. I w ogóle nie mam się czego obawiać, bo on tu niczego innego nie powie. Ja oczywiście będę na tym spotkaniu, nie wiem czy na obydwu, ale na pewno na jednym i posłucham, co miałem do powiedzenia, ale to rada stanowi prawo tutaj w gminie, a nie inwestor, który tam występuje o zmianę w planie. I myślę, że tu do Państwa radnych taki byłby apel, że naprawdę trzeba by się zastanowić i poświęcić, nie wiem, czy komisję, czy sesję na ten temat, bo możemy sobie tutaj, że tak powiem, ugotować zupę na dłuższy czas. No chyba, że ktoś ma zamiar, powiedzmy, perspektywy wyjazdu na Hawaje i nie będzie tu mieszkał, tak? Jak ma zamiar mieszkać do śmierci, obie jak najpóźniej. Także myślę, że to radny Pani Wójt jednak, a nie inwestor ustala. I to musimy się na tym zastanowić. A generalnie to ja bym oczekiwał od gminy, bo kiedyś tutaj padło pytanie, ile będziemy mieć z podatku, jaki dochód będzie od takiego wiatraka. No i on tak padła jakaś tam kwota, taka czy taka, tam w zasadzie z głowy, czyli z niczego, Pan Wójt powiedział, ja bym chciał konkretne dane. Ile od jednej sztuki i czy nam się to per saldo w ogóle opłaca? Bo wiemy o tym, czytając te różne tam na ten temat informacje, to się doczytałem, że faktycznie już nie jest to tak, jak się w prostym myśleniu było, się płaci za turbinę i za rurę. Turbina to jest całkiem cennego, samorządy ze strony sądów, że od tego się podatku nie nalicza. To jest najdroższa część tego wiatraka. Tam rura i fundament, to co jest tam na ziemi stoi, to jest jakby ułamkowa wartość tego, a podatek się nalicza od wartości. Więc ja bym chciał wiedzieć, i to jest dla mnie podstawowa sprawa też, żeby się rozpocząć w ogóle dyskusję na ten temat, jakie to są dla gminy zyski. A potem byśmy się zastanawiali, czy nam się to, te zyski to nam się opłaca i czy to warto w ogóle robić. Dziękuję. Ja tylko dodam, że w tej sprawie również Stepnicka Organizacja Turystyczna, nie tylko dla Orłów, złożyła petycję do gminy Stepnica i do nas jako radni. Państwo radni otrzymaliście tę petycję. Myślę, że będą spotkania, można również zasięgać na stronach informacji, na linkach. Są różne informacje, ja również czytałam. Są i osoby, które chwalą, są osoby, które dają tę inwestycję, natomiast naprawdę własne zdanie warto by robić, warto przyjść na takie spotkanie. Proszę bardzo, pan radny. Ja sobie zadałem trochę trudu i pozbierałem po różnych materiałach odnośnie odległości od zabudowań. I z tego, co wywnioskowałem, to najbezpieczniejsze odległości są minimum 1000 metrów, bo takie niektóre opracowania podają, do 3000 metrów. W zależności od tego, kto opracowuje, bo opracowują profesorowie, fakowcy, którzy mają zlecenie, są opłacani przez firmy, oni te odległości wtedy robią znacznie mniejsze. Są przypadki w Polsce, gdzie są wybudowane farmy wiatrowe w odległości około 500 metrów. Uważam, że to jest bardzo niebezpieczne dla ludzi i nie możemy do tego dopuścić, żeby w takiej odległości były budowane wiatraki tutaj u nas. Poza tym chciałem jeszcze powiedzieć, że dziwię się państwu polskiemu, że zezwala na budowę wiatraków, ponieważ energia z tych wiatraków jest dwukrotnie droższa niż energia z węgla. Efekt końcowy, płacimy więcej za energię elektryczną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę. Mieszkańcy mnie pytają, czy po tych spotkaniach, które się odbędą, czy ich opinie będą miały wpływ na decyzje radnych na podjęciu właśnie decyzji o powstaniu elektrowni wiatrowych, bo obawiają się, że mimo to, że u nas jest większość za nie, że to i tak przejdzie.
No takie pytanie to dam. Dziękuję. Ja myślę, że to już do sumienia każdego radnego i dlatego prosimy radnych, ten był wczoraj powtarzał oczywiście to samo, żeby jednak radni uczestniczyli w tych zebraniach. Zebrani będą drugiego, później jeszcze 6. Nie mogę też będzie. Tak, 6 proszę Państwa, kwietnia, 6 kwietnia, również tutaj będzie sam urzędu i będzie deadline. Pan Tokarski, który właśnie przygotowywał projekt zmian z dziećmi. I on tutaj w zakresie, bo to jest osoba, która tego typu zadania tak. Pracują wszyscy tutaj się dzisiaj 6. Pierwsze spotkania będą drugiego. Drugiego? Pracy do nich po południu. Ale to drugiego nie będzie... tam też Tokarski będzie? Na pewno. Albo ma na to z biura, z tego co ja mam informację. Tak, tak, tak. No bo ja właśnie chciałem zapytać, bo wczoraj tak mi to umknęło. To właśnie z kim te spotkania będą? Z inwestorem? Czy z Tokarskim, który będzie robił zmiany w planie? Z kim to będą spotkania? Spotkanie organizuje przyszły inwestor, czy nie wiem. Tak. Przyszły inwestor, tak, jeśli ja to dobrze, proszę mnie nie trzymać na sobie za wrażenie, ale to nie jest na nasze zlecenie. No ja wiem, tylko pytam, kto organizuje. My sami nie płacimy. No, znaczy trochę płacimy. Organizuje. Ale płacimy, tutaj o tym też miałem powiedzieć, że ja się na to nie godzę. Organizuje to przyszły inwestor. Natomiast nie on tutaj będzie chyba wyjaśniał, Państwo w tej informacji, którą otrzymaliście również, tam sołtysi mają, ma tutaj Pan sołtys, też tam jest czarno napisane, wypuszczone, kto będzie brał udział w tym spotkaniu. Także to nie będzie rozmowa z inwestorem tylko. Pani Burs, ja mam pytanie. Ja będę możliwość pytać ich o wszystko. Ale czy mogę to pytać? Czy nie powinniśmy jako gmina zaprosić również jakiegoś specjalisty od tego? Co tam środowiska z specjaliści, ale nie właśnie nie odpowiedzieć. Żeby to z naszej strony jest chyba inicjatywa, że my specjalistę. Niezależny. Żeby niezależny człowiek był, który może... No to ja mam przedstawiciele inwestora, wyraźnie piszę, że przedstawiciele inwestora. To wiadomo, przedstawiciele inwestora... To swoje racje, ale żebyśmy my mieli może ze strony gminy. Od nas. Nie, to jest w ogóle możliwe, ja to tam A może mieszkańcy innych gmin, gdzie stoją już wiatraki? Ja tam podam to z Zagórza. Tam było wiatraku tak samo, kupę, tam też takie było zebranie. I też było przeciw, inne, tak dalej, ludzie nie chcieli. W końcu tak wyszło, że przyjechali fachowcy, powiedzieli tak. Potem przyjechali niezależni, powiedzieli, że nie. I w końcu tak, siadała telewizja, to przyjechali. Ekrany jakieś tam im zrobili w Zagórzu. Ekrany mam jakieś odszkodowania i trochę uśmiechowie. Zrobili, na tym pozostało i... A tam jest około 500 metrów, 400 metrów jest. No, od wsi. Przecież tu nie chodzi o to, czy ta energia będzie tańsza, czy droższa. Chodzi o to, że ma być energia czysta. Bo nam grozi to, że będziemy płacili ciężkie pieniądze, kary za spalanie węgla po prostu. To o to tylko chodzi. Natomiast, no to nie wiem, bo tak, gazu ludzie protestują, nie chcą, żeby tam wiercili gaz kopali. A to mu też nie chcą, no bo to jest strach faktycznie. No. A nie jakieś, nie daj Boże, nieszczęście i wtedy miliony idą i diabły i ludzie też cierpią. Tylko właśnie chodzi o to, no jak zrobić, jakim kosztem zrobić tą czystą energię? No. Pytanie.
Ja proponuję jednak znaleźć takiego niezależnego eksperta, który naprawdę, bo inwestora ekspert to nie jest taki obiektywny. Poszukać jednego, być może na drugiego się nie znajdzie, to nie jest sprawa na dziś. Możemy zrobić odrębną sesję, zaprosić sołtysów, czy rady nawet sołeckie, mniejsze gremium, nas i nie przyjadą naprawdę na wytłumaczą, bo my też na dzień dzisiejszy mówimy. A ja w kwestii formalnej, bo pani wójt powiedziała, że to gmina tego nie organizuje spotkania, my nie mamy z tym nic wspólnego jako gmina, ale czytam ogłoszenie, podpisał wójt. Z upoważnienia wójta pani wójt podpisała. Odbywają się te spotkania w naszych obiektach. Oni wynajęli te obiekty, mam są rachunki na to, umowy na wynajęcie tych obiektów. Poza tym słyszę, że ma autobus szkolny przywieźć ludzi, bo to zabierze dzieci, ma przywieźć ludzi, którzy będą chcieli brać udział, a potem odwiezie tych ludzi. Kto zapłaci za ten autobus? I to wszystko takie dla mnie jest, jakby ktoś, jak to czytam i słucham tego, co się mówi, jakby ktoś coś chciał ukryć i tak przemycić, tak mimo woli coś. I mówię, sytuacje czyste, jeżeli to robi inwestor, to niech inwestor płaci. Jeżeli to robi gmina, bo widzę, że to robi gmina, bo podpisał się wójt gminy na podstawie ustawy o dostępie do informacji o środowisku, i no to znaczy, to gmina jednak robi, a nie inwestor. To znaczy, my włączyliśmy się w tym, dlatego że nam zależy, żeby rzeczywiście mieszkańcy przyszli, wysłuchali, żeby mieli pewną wiarygodność. Żeby umożliwić mieszkańcom w szerokim zakresie udział. Ponieważ tak naprawdę to wystarczyłoby tylko tego szóstego. Ale skoro była inicjatywa taka, że jednak zrobić więcej tych spotkań ze strony tutaj tego wykonawcy, również pan Tokarski, ten, który opracował, że może i warto rzeczywiście, to myśmy się włączyli po to, żeby rzeczywiście ktoś z mieszkańców, no nawet o tym dołożeniu powiem. Nie wszyscy mają samochody i na przykład zgodzi się, że ma, no kawałeczek jest. I po to, żeby nie powiedziano, cóż takiego, no zorganizowali, nawet nie było czym pojechać i tak dalej. Więc to jest też pewien interes taki, żeby nie po to, żeby wysłuchali, że to jest takie bardzo dobre, po to, żeby naprawdę wysłuchali i tak jak mówiłam, to swoim zdaniem nie. No dobrze pani, to z tego co ja czytam, to jest wykonanie ustawy o dostępie do informacji o ochronie środowiska i to jest to, czego ja tu szkoliłem radnych, nie radnych, tylko urzędników, o czym mówiłem urzędnikom na szkoleniu w ubiegłym miesiącu w gminie Stepnica, kiedy szkoliłem. Jest to normalna konsultacja, która jest, wynika z ustawy. A skoro jest to normalna konsultacja, która wynika z ustawy, no to my jesteśmy organizatorem. To po co mówimy, że to nie my organizujemy? Jakby to jest jedna uwaga. Druga uwaga, że mówiłem również wtedy urzędnikom na tym szkoleniu, że robienie na przykład 6 kwietnia o godzinie 10 w siedzibie Urzędu Gminy konsultacji z mieszkańcami jest bzdurą, jest odfajkowaniem tego, co mówi ustawa. Dobrze, że są to dodatkowe spotkania, z tego się cieszę, bo to znaczy, że coś przeniknęło. Cieszę się, że to tak jest, ale organizowanie 6 o 10 i kto przyjdzie na to spotkanie? Urzędnicy, bezrobotni czy emeryci? Bo też jak pracuje, to przecież będzie się zwalniał, żeby przyjść na spotkanie 6 kwietnia. A zwłaszcza, że wiemy, że sprawa jest drażliwa i możemy się spodziewać różnego rodzaju reakcji mieszkańców, więc wszystko powinno być moim zdaniem robione przy otwartej kurtynie, żeby wszystkie rzeczy wyjaśnić, żeby nie było potem, że ktoś coś chciał zahachmęcić i jakiś interes zrobić. I dlatego pan Gnik, jak była inicjatywa z tamtej strony, uznał, że rzeczywiście włączamy się po to, żeby umożliwić mieszkańcom. Nie mam, tylko po co mówimy, że to nie my robimy. To my robimy jako gmina, realizując ustawę, zalecenia ustawy, konsultacje z mieszkańcami. Ja mam tylko propozycję, bo rzeczywiście organizując konsultacje w ogóle, to tak jak pan mówił tutaj, że szkolił pan pracowników, no wszelkie konsultacje opierają się na prawie. Gdzieś tam jest napisane, więc tutaj podstawa prawna jest wpisana. No i to jest realizacja ustawy. Ja tylko mam pytanie, czy ten 6 kwietnia to jest sztywny, nie można to zmienić? To nie chodzi o to. Faktycznie byłam za tym, że są po południu, jest rano, ale to jest dzień przed świętami. Naprawdę ważny dzień. To może zmienimy to, może spróbujmy. Jeżeli będzie możliwe ze względu na ten termin,
monitoring przesunąć dłuższy, bo też tam są określone terminy przepracowywania tej procedury projektu. To rzeczywiście ja będę prosiła i postaram się do tego, żeby było nie w tym terminie, tylko w innym terminie rzeczywiście. Natomiast jeszcze powiem, bo to miała być tak zwana debata, czyli tak, na stronie internetowej już bardzo dawno naszej była informacja o tym 9 i w ogóle, że jest wyłożony do publicznego wglądu projekt. Przepraszam, tak. Ale możemy zmienić. I proszę Państwa, można było też przygotować sobie ten 9, ten 6, przepraszam, przygotowany pod to, że przychodzą mieszkańcy, ci, którzy mają rzeczywiście wątpliwości, pytają i debatują, że tak powiem, no wyjaśnia Pan, który realizuje to zadanie projektu zmiany studiów. I to było w takim kontekście. Teraz, jeżeli były te propozycje ze strony inwestora, że, żeby były te konsultacje również w szerszym zakresie dodatkowo, to Pan Wójt zgodził się na to, żeby tego drugiego były rzeczywiście. W pierwszej wersji miało to być tylko w Gąsierzynie, w tamtym rejonie i w Miłowie, ponieważ tego terenu sam projekt zmiany studium dotyczy, nie mówię o sprawie w ogóle wiatraku. Ale potem właśnie przemyśleliśmy, żeby umożliwić ludziom, żeby większa ilość mogła brać udział, bo ileż tam ludzi się zmieści w Gąsierzynie, postanowiliśmy, że zrobimy w ośrodku kultury, ale potem mówimy tak, w ośrodku kultury jest jednak też nie za dużo, a może przyjdzie bardzo dużo, bo to jest zainteresowanie i chodzi o to, rzeczywiście nie będzie udział. Spotkanie przynieśliśmy i postanowiliśmy, że ono będzie w sali sportowej w szkole podstawowej. Na temat dowozu powiem tyle. Też padł taki pomysł, że może faktycznie bodźce nie mają czym dojechać, żeby umożliwić. PKS, który dowozi nasze dzieci, wracając po odwiezieniu dzieci, zabierze mieszkańców tych, którzy będą chcieli dojechać w takim właśnie środkiem transportu, bo nie mają swojego. Natomiast nasz minus tylko w drogę powrotną. Jeżeli przyjadą mieszkańcy, to wtedy by 18 odwóz. Natomiast kosztów ja będę rozmawiała, czy zwrócą, czy nie, za sam autobus nasz Gimbus, bo tutaj te koszty wchodzą, plus wynajęcie sali, gdyby to tak traktować. Natomiast ponieważ myśmy się włączyli, jest to też jak gdyby nasze zadanie częściowo realizowane, więc nie analizowałem do tej pory, że za salę również mają zapłacić, bo to my wspólnie razem no, dołączyliśmy się, prawda? Ale jest to do rozważenia. Dziękuję. Uważam, że drugi faktycznie może zostać ten termin, mimo Państwo radni, ale na tym wszystkim proszę się zastanowić faktycznie, jeśli jest możliwość przesunąć o tyle dni, ile by było potrzeba, żeby jeszcze na zaproszenie ze strony gminy, jako gminy, żeby tu nas ktoś reprezentował, jakiś taki niezależny ekspert, żeby on też umiał się wypowiedzieć, bo my nie jesteśmy fachowcami. My poczytamy na stronie, ja siedziałam ileś godzin i naprawdę proszę uwierzyć, po piśmie Pana Strzelczyka, jeśli pierwszy raz się ma z tematem do czynienia, wchodzimy na stronę, to czytamy tyle opinii i negatywnych, i pozytywnych, że w pewnym momencie naprawdę nie wiemy, co mamy zrobić. Pani Sołtys zapytała, kiedy będzie nasze podejście. Nie wiem. Tak, bo się nie obawiają po prostu. I na pewno większość z radnych nie ma wyrobionego zdania, bo to jest naprawdę ciężki temat. Może i dobra energia, może i zła. Może szkodliwa, może nieszkodliwa. Jest naprawdę tyle, ile osób tam wchodzi, tyle jest odpowiedzi. No i różnych właśnie publikacji. Także jeśli można, możemy tak prosić na inne terminy, na które prosiła jednak specjalistki, bo chyba, że Państwo macie inne zdanie. Ja uważam, że to nie jest. Proszę. Nie, tylko chciałam się przypomnieć, zwrócić Pana Malickiego, jako mieszkaniec, nie jako radna, jako mieszkaniec chciałam podkreślić, że właśnie chciałabym, żeby to moja rada stąd decydowała o odległości farm wiatrowych od zabudowy od wszelkich innych terenów, bo jeżeli moja rada mu zaoferuje, to ja się będę czuła bezpieczna. Proszę. Ja mam do Pani Wójt takie pytanie i prośbę, żeby to, bo teraz jak tam do tego budynku do nas jeżdżą i skręcają w lewo na tą drogę. I już mi 5 razy chodnik ten robiłem. I wjeżdżają wozem na zakręcie na ten chodnik i ten chodnik mnie no po prostu wpada i się rozpaduje. Prosiłbym założenie jakiejś takiej rury, jakiejś może no coś takie, barierkę taką w koło tam
Tylko z lewej strony to się wjeżdża na blok. Słupka na rogu koło przystanku. Tak, koło przystanku tam na rogu. To nie jest. Są każdy samochód ciężki. Każdy ciężki. I dobre. No. Ja tylko wracam jeszcze do tego poprzedniego pytania. Czy ja mam wykreślić te 6 na tych ogłoszeniach? Wszyscy mamy. To już pani bo nie wiem, czy mam jeszcze błędną informacją. Jutro pani łatwiej nie powiesić teraz nic błędu, bo później będzie. To znaczy nie musi być dzisiaj wywieszane, bo przecież tutaj to pan są, wiele osób może ich poinformować i położy w sklepie, też ktoś weźmie, też się dowie. Jeżeli położy to pan jutro, a nie dzisiaj, bo to nie ma takiej dużej różnicy. Wtedy ja postaram nie, no, się tego mówię, ale rano ustalić, jak nie wcześniej i wtedy. Mam dać ja że będzie 6 i kto będzie chciał przyjść rozmawiać i to tak, a może jeszcze oprócz tego 6, albo w ogóle będzie przesunięta, bo jeszcze będzie dodatkowo i razem mamy ekspertę. Wysłałam informację, bo ja inne pytanie. No rzeczywiście. Proszę, czy są inne sprawy? Jeśli mogę jeszcze, ja mam taką prośbę na mapkę do samą apokalipsy tych wiatraczków tam. Na stronie internetowej jest mapa określająca obszary ewentualne dostępne podbudowy wiatraków. Czy można na nich tam skalę metrową, ewentualnie odległościową od budynków, czy tam od tych zabudowań, bo tam na razie tego nie ma, żadnej podwójnej, także. A tylko taka prośba. Na stronie, na masce po prostu. Pani zainteresowała, żeby miała dokładną, tak? Tak. To znaczy w każdej chwili można do nas się zgłosić. Z tym, że z tego, że my mamy w posiadaniu, to rzeczywiście nie ma tutaj problemu, żeby to uzyskać ksero. W tej części, która tam dotyczy. O stronie to tutaj chodzi. Czy w ogóle byśmy mogli dostać te mapki sołtysi w ich miejscowości? Tak, żeby z ludnością. Ja mogę tak wskazać. Proszę bardzo. Odnośnie tej mapki, chodzi o mapkę, która znajduje się w projekcie, aneksu do planu i w tych mapkach żadnej nie ma skali. Więc nie można określić, że jak te tereny, które są zakreślone jako pod elektrownie wiatrowe, jak daleko znajdują się na przykład od zabudowań na podstawie tej mapy, ponieważ nie ma na niej skali. Więc na tych, które są w stronie internetowej. Tak, na tych, które są w projekcie, w PDF-ie, w aneksie. Nie? Ja dzisiaj je oglądałem i rzeczywiście tak jest. Dziękuję. Proszę, czy są inne sprawy? Nie widzę. Ja tylko przypomnę kwestii formalnej. Proszę radnych o składanie oświadczeń. Mamy jeszcze miesiąc. Nie widzę innych pytań, uwag. Zamykam dzisiejszą sesję. Dziękuję Państwu za przybycie.